Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w serii Co denerwuje kierowcę autobusu miejskiego. Dzisiaj miejsce 10, czyli już zaczynamy topową dziesiątkę. Topowe 10 miejsc, które denerwują kierowcę autobusów w kontakcie z pasażerami. I żeby nie było, punkt 10 jest mało bezpośredni, często występujący, często zajmujący czas i często irytujący. A brzmi on następująco. Pytanie się, dokąd jedzie autobus pomimo wyświetlonego kierunku. I to jest, polega główny problem. Główny problem polega na tym, że pasażer widzi albo nie widzi, dokąd jedzie autobus, który ma wyświetlony dany kierunek, załóżmy Kaczebuki, i pyta się, czy ten autobus jedzie na Kaczebuki. W środku informacji pasażerskiej jest jak na tacy wyświetlony kierunek, wyświetlone są przystanki, w komunikacji miejskiej są monitory wyświetlające przystanki i kierunek jazdy, ale taki pasażer tak przyjdzie do kierowcy zapytać się, dokąd jedzie ten autobus, czy jedzie na Kaczebuki, załóżmy. Jest wyświetlony kierunek na Kaczebuki, ale i tak przyjdzie się zapytać czy jedzie na Kaczebuki. No i miałem taką sytuację, taką dosyć śmieszną, ale skoro mają to być zachowania denerwujące, to też się załapało. Jechałem autobusem linii 807 z Gdańska Osowej, z centrum handlowego, tam wozimy pasażerów z centrum do Gdyni i tak z powrotem, przez Gdańsk Oliwę, Sopot, Gdynię i z powrotem do centrum handlowego. No i ten autobus jest zielony. Jakby nie było, po Gdyni jeżdżą większość autobusów, a w zasadzie wszystkie mają kolor biało-niebieski. Ale ten tutaj może mieć kolor biało-zielony. A więc ten mój autobus ma kolor biało-zielony, linia 807. I sytuacja wyglądała następująco, że pani wsiadła do tego autobusu. I co ciekawe, jeszcze warto zaznaczyć, że taka linia nie zatrzymuje się na wszystkich przystankach, tylko na wybranych przystankach. No i na tej linii, gdzie ja jeżdżę, jeszcze jeździ od Sopotu do Gdyni, jeździ linia 181. I często ludzie to mylą, mimo innego koloru autobusu, ale to jest bardzo ciekawe, bo miałem taką właśnie sytuację, że pani wsiadła, zapytała się standardowo, dokąd jedzie ten autobus. Odpowiedziałem jej, dokąd jedzie ten autobus. Okej, zrozumiała. No i na przystanku Bohaterów Monte Cassino, to jest również mój przystanek, był kolejny przystanek 3 maja, gdzie pani chciała wysiąść i była zdziwiona, dlaczego ten autobus się w ogóle nie zatrzymał. Gdy odpowiedziałem jej, że to jest inna linia, a ona odpowiedziała do mnie, że ona była święcie przekonana, że to była linia 181, na którą chciała wsiąść i że ta linia zatrzymuje się na wszystkich przystankach, to ona myślała, że to jest właśnie ten autobus i ona dobrze wsiadła. Nie zauważyła albo przeoczyła tak duży autobus o innym kolorze, o kolorze biało-zielonym. Myślała, że kolor zielony to kolor niebieski, zapytała się, dokąd jedzie. Jeszcze i tam wspomniałem, że ta linia nie zatrzymuje się na wszystkich przystankach, no ale wiadomo, to co mówi kierowca nie zawsze dociera, zawsze świętą rację ma pasażer. Pamiętajcie, pasażer zawsze ma rację, nawet wtedy, kiedy nie ma racji, kiedy kierowca coś mówi, to zawsze jest chamski i chce źle. Także potem wychodzi na odwrót i sytuacja, rzeczywistość się weryfikuje i potem są problemy dla takiego pasażera, bo to jest jego czas i potem musi się albo wrócić w to samo miejsce, które chciał dotrzeć, albo po prostu iść na piechotę. Często właśnie tak się zdarza. I słuchajcie, z tym dokąd jedzie autobus właśnie jest taki problem, że ta linia 807 często była taka, że w Gdyni, Gdynia Myśliwska to był ostatni przystanek tej linii, potem już linia 807 wjeżdżała na obwodnicę Trójmiasta i jechała sobie do centrum handlowego Osoby. No i teraz była też taka pasażerka, która się zapytała, dokąd jedzie ten autobus standardowo. Jej odpowiedziałem, no i myślała, że odbije nie na obwodnicę, tylko od razu na Karwiny Nowowieczlińska, na pętlę. No i też pomimo koloru biało-zielonego pomyliła się. stwierdziła, dlaczego ten autobus tam nie zajechał, skoro ona dobrze wsiadła. A ja odpowiedziałem do niej, że pani źle wsiadła, bo wsiadła nie dość, że nie do tego koloru autobusu, to jeszcze do innej linii. No ale kto czyta wyświetlacze? Weźcie mi, powiedzcie, kto w dzisiejszych czasach czyta duże neonowe, duże LEDowe wyświetlacze, które aż świecą po oczach. No kto w dzisiejszych czasach czyta rozkłady jazdy, kto w dzisiejszych czasach czyta tablice informacyjne, tablice, które aż rażą, jeśli jest ciemno, kto to czyta? Warto zapytać się kierowcy, potem i tak swoje wiedzieć i potem błądzić. Są coraz częściej takie właśnie sytuacje, że ludzie jeżdżą na pamięć, a potem mają pretensje do kogo? Do kierowcy.